Cześć, jestem Miss i witam Was o tym pięknym poranku w grze Tube Tycoon. Słuchajcie, postanowiłam, że dzisiaj zaczniemy sobie nową przygodę, bo tamtą totalnie skiepsciłam. Nie wiem, czy jest to wina moja, czy po prostu mojego pecha. Nie wnikam w to i nie będę już więcej o to pytać. Ale zaczynamy przygodę od nowa, i chyba będziemy nagrywać tym razem vlogi, tak mi się wydaje, dlatego zaczynamy nową grę. Dobrze ci widzieć, ten wstęp już znacie wszyscy Będziemy oprowadzani po cudownej krainie przez Bionikla czyli Maćka I tak, będziemy robić sobie karierę Rejestrujemy się, mam jeszcze chyba starą wersję, bo podobno Pafa już w nowej nie ma Ulubiony kolor, niech będzie, oczywiście różowy i Wpisujemy Nick nie wiem jaka tam będzie... niech będzie, niech będzie może Haribo? Haribo, taki miałam nik kiedyś, dlatego niech będzie. I może nie ją, tylko faktycznie weźmy sobie Jigglypuffa i będzie bardzo słodko. Wy już Jigglypuffa nie widzicie, tylko widzicie moją kamerę. Ha! Dobra, słuchajcie, kariera. Zaczynamy nagrywać gry, kupujemy umiejętność prostych vlogów. Eee, wracamy do biura, ha, nie kariera, tylko nagraj film. Nagrywamy prosty vlog o karcianym procencie, powiedzmy, i zobaczymy, jak nam pójdzie nasze pierwsze wideo. Mamy 100 dolarów. Eee, oczywiście, za każdy będziemy tam płacili eee, za czynsz, za mieszkanie itd., itd., itd. Mamy jakieś wyświetlenia, słuchajcie, to nie jest wcale tak, że my żadnych tu wyświetleń nie mamy, nikt nas nie kocha. No nie no, bo zobaczcie. Zobaczcie, no, żeśmy coś, tak, coś dali radę. Dobra, nasze wideo jest już na YouTubie, to znamy, nie ma na co czekać, trzeba nagrać prosty, yy, prosty vlog, więc nagrywamy oczywiście wszystko inne mamy zablokowane o skowyrnym astronaucie. Co znaczy skowyrny astronauta mnie to interesuje? Może wy znacie ten wyraz, jeśli znacie ten wyraz, napiszcie mi, dajcie łapkę w górę i napiszcie, znam ten wyraz. Tak zróbcie. Najlepiej. Oby, modlę się, żeby pobić po prostu te wyświetlenia 18, ale już wiem, że nie pobiję. Będzie coraz gorzej. O, mam 10 subów, nawet nie zauważyłam kiedy. O, czekajcie, 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 czekajcie. To samo jest. No, nie jest źle. Nie jest źle, ok? Nagrywamy dalej prosty vlog o termokurczliwym dywanie, serio? O wek Wektorowym aparacie, ja uważam. Wektorowy aparat jest zawsze bardzo interesujący z tego względu, że na przykład można zmieniać jego rozmiary, a on nie traci swoich właściwości. Nie robią mu się na przykład rozpikselowane krawędzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, czy będziemy mieli ileś tam, ile będziemy mieli wyświetleń i chyba nawet uda nam się... Tak, pobiliśmy, pobiliśmy nasz ten i co film przybywa nam, jak widzicie, po 10 subskrybentów. Chciałam mieć kurczę takie te. O wyborny... wyborny baobab. Nie, ja uważam, że wyorny wyborny. Wy, wy, wyborny baobab to jest idealny temat na film. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby, słuchajcie, był inny temat. Dobra, skończyła nam się energia, skończyła nam się też totalnie zainteresowanie naszymi filmami, więc ja uważam, że powinniśmy skończyć to już. Dobra, słuchajcie, nagrywam, idziemy spać. Oczywiście koniec pierwszego dnia, straciliśmy na czynsz 5 dolarków, czy tam y, YouTube Monów jakby, termokurczliwy czyli Escape. super, świetnie. Tu nie możemy nic nagrać, a może możemy jednak nauczyć się jakichś prostych gier? Nie możemy. Ja nie wiem, czy to robienie tych vlogów to był dobry pomysł na początek, ale chcę spróbować różnych, bardzo różnych form. I ja tak uważam, że próbowanie to jest bardzo spoko, zawsze można sobie zacząć nową grę. To nie jest nic strasznego, to nie jest Skyrim, gdzie przebiliśmy się przez 500 questów i potem nagle zepsuliśmy coś jedną bardzo głupią decyzją. Tu jest wszystko w jak największym porządku, słuchajcie. Niedobrze, że tracimy zainteresowanie, w sensie, że ludzie tracą nami zainteresowanie. Może warto byłoby kilka dni. Nie no, zainteresowanie jest tak niskie, że po prostu zżałosne. Może warto właśnie z kolei trochę inaczej zrobić. Sześć czynsz, super. 6, 7. Z każdym nie płacimy coraz większy czynsz. O, ja cię kręcę. Dobro, właśnie, bo zainteresowanie o epickim blogu. No nie, o epickim blogu to oni muszą posłuchać, bo przecież to się w ogóle w kupy nie trzyma, jak oni nie będą chcieli tego słuchać. Ja nie wiem, epicki blog to brzmi jak obietnica dobrej zabawy, to brzmi jak obietnica wygranej w totolotku, to brzmi jak, jak, jak miłość y, y, Romea do Julii, Julii do Romea. To jest, to jest ważniejsze i piękniejsze niż, niż cokolwiek innego na tym świecie, słuchajcie. No i mówiłam, że poczekać się opłaca. Mówiłam? Mówiłam. Oczywiście, że mówiłam. Nagramy jeszcze w skowyrnym bekonie, bo skowyrny bekon to mi się bardzo kojarzy z popularnym filmem Masterczuka, czyli z kotcie, kotem przemierzającym wszechświat na kawałku bekonu, w którym też Tomek wystąpił, więc zapraszam Was, jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, albo Tomka w tym filmie, to oczywiście koniecznie zerknijcie. Tylko, dobra, mamy 100 dolarów, ale nie musimy kupować gier na Steamie, więc to w sumie nie jest takie najgorsze. Początki na YouTubie są bardzo trudne, jak wszyscy wiecie chyba wszyscy wiecie, prawda? E, wiem, że mam energię, ale postanowiłam, że pójdę spać, żeby trochę zainteresowanie jeszcze wzbudzić. Mamy. o ruszowym aparacie! O nie! Muszę to nagrać! Jakby tak mogło, że, być, że nie być, że, że nie nagrać! Jak ja bym mogła nie nagrać, tak? Ok? No, zobaczymy. Zobaczymy, ile dostaniemy teraz wyświetleń. Coś widzę, że kiepsko, kiepsko, i kiepsko, nie podoba mi się to. Yy, ale komentarzy nie mamy jeszcze żadnych. Ja też na vlogach się trudniej wybić niż na grach jednak. Jednak sprawdza się to, widzę. Yy, zaskakujący poniacz. Dobra, ja bym... Mamy jeszcze trochę pieniędzy, więc zrujnujmy sobie budżet już do końca. Poczekajmy, poczekajmy, yy, aż będzie zainteresowanie... O, właśnie! o antropaicznym, o banglijskim dywanie, o zaskakującym Jacku. Ja uważam, że zaskakujący Jacek. Jacek to jest imię skazane na sukces, więc jeżeli nagramy o zaskakującym w dodatku Jacku, to, to to będzie film, który po prostu pobije wszystkie inne na łeb na szyję. Zobaczcie, jak te wyświetlenia rosną, jak szalone, jak szalone pobiją wszystkie rekordy nasze, które do tej pory pobiliśmy. I naprawdę chyba mam rację, chyba jednak tym razem nie przesadza mi się nie mylę jest rekord pobity. Nie, jeszcze nie. Wiesz, ta gra jest darmowa, oczywiście, oczywiście. Oczywiście, wiem, 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 że gra jest darmowa, ale są darowizny. Dobra nagrywamy film, prosty vlog, zainteresowanie jeszcze jest antropopicznym. Ja chyba tak myślę, że jak nagramy o YouTubie, to inni, którzy będą chcieli zacząć swoją karierę, karierę na YouTubie, no to wtedy przyjdą tutaj, bo będą chcieli się dowiedzieć, jak to zrobić. Co z tego, że ja tutaj teoretycznie jeszcze nic nie wiem, ale, ale ja uważam, nie, w ogóle wiecie co, ja chyba będę z tej gry czerpała garściami inspiracji na moje vlogi na blogodynce, bo po prostu te tematy są genialne. Ja o zaskakującym Jacku nagram. Chyba, chyba muszę to zrobić. Coś czuję, coś czuję, że to jest moje powołanie, brakuje mi pieniędzy i nie mogę się wybić. I chyba coś czuję, że jednak w sycylijskim tygrysie. O kurde, to jest hardkorowy temat, ja widzę. Sycylijski tygrys, bardzo dobra rzecz. Ja muszę totalnie i to, 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 totalnie coś zrobić ze sobą tutaj, bo ja tutaj zaraz zbankrutuję, no. Na minusie już byłam, tam, na tamtym sejwie, który mi przepadł notabene, bo... Bo a szkoda gadać, pliki się wykasowały, wszyscy sensie się skasowały. Pliki gry nieważne, nieważne, to jest długa historia. W ogóle nie ma o czym gadać. Natomiast nagrajmy jeszcze o mrocznym astronaucie. Kurde, to jest dobry temat. W sumie prawie jak Marsjanin, wiecie. Był astronauta, został na Marsie, bo myśleli wszyscy, że zginął, a nie zginął, tylko tak naprawdę przeżył i przez ile dni tam siedział? Rok czy coś? Nie wiem. No i nagrywamy jeszcze więcej vlogów. Mam 11 filmów, 11 dni. Każdego dnia wydajemy film. Odczytać, ok? Odczytać, co my mamy. O, mam 100 widzów! O, mam program partnerski! Będą wyświetlane reklamy. Super, świetnie. Hech. Tylko, że żeby zarobić jednego dolara, to ja potrzebuję 100 wyświetleń, a ja nie mam jak za zrobić 100 wyświetleń. Zainteresowanie mamy tragiczne. Koniec 11 dnia. Zostało nam piętnaście tych zainteresowanie mamy jakieś. Tak, potrzebuje sport i kuchnia, cokolwiek, cokolwiek. Kariera. O mogę te, mogę rozdysponować. Codzienne vlogi. Nagrywanie tagów, kup umiejętność, tagi koniecznie tagi. Myślę, że tagi nam uratują tyłek. Dobra, czekajcie, aby odczytać tagu o treści Wojtas, dzięki Wojtas. Dzięki wielkie. Ja nagram z tobą tag, a Yy, tak właśnie, nagraj tak. Jakie trzy rzeczy wezmę na bezludną wyspę? Z Wojtazem oczywiście. Zobaczymy, czy Wojtaza Fame przyniesie mi fame i zobaczymy, czy pomoże mi się wybić na YouTube. Yy, no nie za bardzo Wojta. Twój fame jest niestety za mały. Przykro mi bardzo. Ajajaj, aj, 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 aj. myślałam, że to lepiej pójdzie. Nie tak łatwo być vlogerem. Widzę nie tak łatwo. Oj oj, 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 oj. nie ma. Niedostępne, nie mam zaproszeń, najgorzej, nie mogę teraz, mogłam codzienne vlogi wziąć, mogłam, oj, mogłam, 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 a nie mam do rozdysponowania teraz tych, co to jest w ogóle, wybuchy w filmach, reflinki, o, reflinki można robić, intro kanału, szybsza publikacja, światło, wody, internet, ale super, nagrywanie show, drugi i trzeci slot nagrywania wymagane, Huch! hu, huch, co to jest Bractwo W? Czas to zmienić, nie rozumiem o co chodzi. Dobra, nagrywamy film, prosty vlog może zainteresować. Wektorowy Jacek był yy, interesujący Jacek, czy coś, to teraz będzie Wektorowy Jacek. Zobaczymy jak Wektorowy Jacek się sprawdzi w nabijaniu fejmu na kanale Haribo. I się sprawdza nawet całkiem nieźle. Stu wyświetleń chyba nie będzie miał. Nie, na pewno nie będzie miał. Nie, na pewno nie będzie miał. Jeszcze się tak łudziłam przez chwilę, że może zarobię chociaż jednego dolara, ale nie, jednak nie, przykro mi. Ach, ja, Ale słuchajcie, mamy całkiem dobre. Dobra, jestem po prostu sycylijski dywan, niech będzie. Jestem szalona, że przy zerowym zainteresowaniu nagrywam jakikolwiek film, ale muszę się ratować po prostu jak mogę chyba, bo to już jest wyższa, wyższy jakby akt desperacji i wyższa konieczność. Im więcej nagrywamy, tym ja uważam, że że, 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 że napełnimy po prostu kanał jakimś kontentem, do którego prędzej czy później ktoś przyjdzie. Szkoda swoją drogą, że archiwalne filmy nie zarabiają. O, mamy komentarz! Szanujesz widzów unsup. Dzięki. Ja tam lubię, szanuję, paranormalny Facebook, nie no. Ja tam lubię i szanuję każdy komentarze. Dzięki wielkie, że zdecydowałeś się w ogóle przyjść na mój kanał i cokolwiek napisać, bo tu jesteś w mniejszości, ja widzę. Tu nikt nic nie pisze, nikt nic nie mówi, bo po co, po co ma pisać, po co ma mówić? Pff, pff, kto by się przejmował, ja nie wiem, no. No dobra, mam, mieliśmy komentarz, ale jakiegoś dolarka by się przydało też mieć, zapłacimy 11 dolarów, kurde, za mieszkanie teraz. Nie mogę już nic nagrać, dobra, idziemy spać, jolo. 11 dolarów zostało. O, może tak, tak? Kina! Dlaczego nienawidzę szkoły? Super! Kina, dzięki, dzięki za zaproszenie. Kina, kina, nagramy tak razem. Kina, dzięki, kina. Zainteresowanie. I tu ja widzę, to jest taki strzał w dziesiątkę po prostu. Milion subów, milion wyświetleń. Zarabiam 400 tysięcy dolarów i mogę już nigdy więcej w życiu nic nie nagrać na YouTuba. Bo wszystko dla pieniędzy, wszystko dla pieniędzy. Oj, kina, nie postarałaś się. Nie postarałaś się. Oj ojoj ojoj ojoj. Dobra. Ale ja coś tam przyszli, subskrybenci. Dobra, w silniku ekscytujący YouTube jest taki ekscytujący. Ach! Wspaniały, dobra, nagrajmy ekscytującym YouTube i zobaczmy, co nam to da. Pewnie nic, ale to nic, nic nieważne. Ja wiedziałam, że ja nie czuję zaczynania od bycia vlogerką. Wiedziałam, że trzeba zacząć od gier. Ja to wiedziałam po prostu w głębi duszy, w głębi serca moje. Po prostu moja podświadomość zawsze to wiedziała, że jednak gry to są gry. Nie ma w ogóle o, co, o, o czym mówić, nie ma w ogóle. Będę sobie tak nagrywała do, 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 do nie wiem, dokąd, do kiedy. Może trzeba było kurciem zerowego zainteresowania nawet zacząć nagrywać. To w, sumie, to w sumie może być logiczne, nie? Że tak trzeba było zrobić. Ja nie wiem, ja nie umiem w gry. To jest mój problem, że ja nie umiem grać w żadną grę, a już zwłaszcza taką, gdzie jeszcze... O YouTube'a chodzi, i, ja, i w ogóle YouTube jest tak dla mnie niezrozumiałym tworem, że ja w ogóle nie wiem, co się ogląda, co się nie ogląda i dlaczego się ogląda, albo nie ogląda. Nie, to w ogóle, w ogóle nie, ja to nie już, więc, więc no, więc jeszcze symulator YouTube'a, który w ogóle nie rozumiem, na jakich zasadach on działa, to jest bardzo fajna gra, ale, ale nie dla mnie, jest za trudna. Za trudna. Symulatory są trudne. W Simsach nie umiem Simsów. W Simsy nie umiem nawet też, więc ja nie umiem w żadną grę grać w ogóle, w żadną. Nie wiem, gram w gry i nie umiem nie grać. To jest to jest najśmieszniejsze. Ale w sumie może dlatego wy mnie tak lubicie. O komentarz. o, Unsuba, nie dawaj mi unsuba. Ej, no co ty? Unsuba mi będziesz dawać? Ej, no nie, unsuba mi dasz, no nie. Unsuba, nie. No, mam minus 7. A, ale czekajcie, bo mam. Mam punkt. Codzienne vlogi. Codzienne vlogi nas mogą uratować, słuchajcie. Codzienny vlog. Nagraj. Codzienny vlog. Jak zjadłam kanapkę. Nagrywamy. I to będzie to, ja czuję. Wszystkich interesuje przecież jak vlogerzy jedzą swoje kanapki, tak? Wszystkich. Ja uważam, że wszystkich. To jest coś nowego na kanale, to się powinno oglądać i oglądać, że. O, oglądać, że. Ach! Łoch! I, i, I w ogóle. Miau! I coś tam. E, jaki jest plus tego? Na pewno. Kurczę, mogłam zainwestować w sumie sycylijski bekon. Sycylijski bekon, zawsze spoko. Tak sobie myślę, że mogłam zainwestować też w gry ten jeden punkt, ale codzienne vlogi jednak trzeba było rozwinąć. Trzeba było je rozwinąć, bo. Bo jednak daily vlogi to jest, to jest coś fajnego I tu całkiem wyświetlenia dobrze idą. Może przebić jest to? Może przebić setkę, słuchajcie. Może jest u dolara, jednego dolara, jednego głupiego dolara. Tak, zarobiłam dolara. Wow! Pierwszy dolar na YouTubie. Huch, najlepiej smakuje właśnie ten pierwszy dolar. Na YouTube. Sycylijski astronauta. Z wszyscy kiedyś o sycylijskich astronautach. Ja też nie. Myślę, że świat chce o nich w końcu usłyszeć, bo nikt o nich nie mówi. Ja nie wiem. Nikt nie mówi o sycylijskich astronautach, a wszyscy są zainteresowani, gdzie ci sycylijscy astronauti są. Tak? No, więc teraz y, nie ma rudzić. Proszę spiąć pupcie. O, kurczę, może zacznę coś zarabiać w końcu. A, jak super. Zarobiłam znowu dolara. To jest szybki, fe... nowy YouTube, nowy YouTube, nowy YouTube jest co chwilę, jakieś nowe, yy, nowe te subskrypcje, nowe te playery, nowe, wszystko jest nowe na YouTube, wszystko teraz. I teraz wiecie, co tu zrobić ze swoim życiem? Jak, jak żyć? Ja nie wiem. Będzie to znowu, zarobię dolara? Zarobię dolara? Zarobię, 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 zarobiłam? A tak, zarobiłam dolara. To jest mistrzem? Nie mam energii. Muszę zbankrutować. O, mam nową wiadomość. Naruciak, czyś dzięki, siema stary. Nagrywamy codziennego vloga. Jak jeczurak zaprosił do tagu. O tym nagramy. I nagramy przy okazji prosty vlog o ekscytującym Facebooku. I nagramy od razu tag. Jakie trzy rzeczy na bezludną wyspę. I wszystko jest ok. zobaczymy jak to się wszystko będzie nam wyświetlało ładnie. Mam nadzieję, że będzie się świetnie wyświetlało, bo potrzebuje hajsu. Ekscytujący Facebook jak ładnie idzie, patrzcie, tego bym się nie ten, nie spodziewała nawet. O, patrzcie. O, jak idealnie wręcz. Całkiem nieźle, już prawie było dwie. Oj, i Naruciak polubił mój film. Cudownie, cudownie, cudownie. Mam już ponad 100 wyświetleń na każdym filmie, to mnie bardzo, bardzo mnie to buduje, nie powiem, że nie. Prosty vlog o e, epickim poniaczu, i to będzie już nasz ostatni vlog na dziś. I znowu będziemy bankrutować, natomiast są szanse, że w krótkim i całkiem niedługim czasie wyjdziemy z tego dołka. To jest niesamowite. A w następnym dniu, jeszcze w dodatku, wbijemy sobie kolejny poziom, będziemy mogli sobie doładować jakąś umiejętność. Trzy punkty są potrzebne, ale ja bym sobie zrobiła prostą grę. Ale filmy, do filmów sportowych jest jeden, albo do pranków. Do pranków. Do pranków, ale ja będę mogła tylko jeden z tych dwóch, nie? Bo muszę po kolei chyba robić. Ajajajajaj. To nie dla mnie, to nie dla mnie. Ja nie lubię drzewek umiejętności. Drzewką to nie dla mnie. Ale gdyby mody zrobić do tej gry. O, zarobiłam jednego dolara. Mimo, że miałam 93, ale super. To od czego zależy właściwie zarobki? Od czego zależą? Mam minus 24. Najgorzej. Dobra, mamy jeden. Tu nie mogę kupić. Wymagane punkty, filmy kulinarne. ja. Nagrywanie tagów, ale dobra, zróbmy sobie proste gry. I spróbujmy jak nam pójdą jak nam pójdą gry. Co? Aha, mam brak finansów, bez sensu wydam ten punkt. Dobra, nic, to no nic. Nagrywamy film, prosty vlog o banglijskim psie. Nagrywamy codzienny vlog. Duerme, poco, come, mucho. Tak się pisze? Chyba tak. Że du, mało duerme poko mało y, śpi i dużo je. O, to właśnie cała ja. Nie, no ja mam odwrotnie. Mniej jem niż śpi, ale wciąż dużo śpię. Wow, jak ten banglijski pies leci do przodu. Normalnie jak petarda. Ja nie spodziewałam się takiego sukcesu. Może jakieś komentarze fajne, bym sobie coś poczytała. Napiszcie mi, nie, wiem, jesteś super. O, wybrakowana. My się chyba przestaniemy lubić. Co to w ogóle ma być? Ja nie wiem. Prosty vlog. O sycylijskim oponiaczu. Ja myślę, że o poniaczach to po poniaczach trzeba nagrywać, o poniaczach trzeba mówić. I czemu nie mogę nagrać dwóch filmów o poniaczach. To mnie bardzo interesuje. Czemu nie dwa filmy o poniaczach? Czemu? No czemu mi to robicie? Kończymy ten dzień i kończymy odcinek, ale tylko zobaczymy jak nam to pójdzie. Ale ten cukier pójdzie, o ja cię kręcę. Ale to będzie dobry film. Już mamy dwa komentarze. a. To jest to, to jest to, co myśmy chcieli. Czoklet, dzięki. Dzięki. Komentarze mamy sporo. Dzięki, czokolwiek. Dzięki. Dzięki, wielkie. Dobra, ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. I już jutro. Do zobaczenia. W, nie wiem, w czym jeszcze. Pa, pa, miłego dnia życzę Wam. Cześć. Trzymajcie się. Pa.